Szpital Wojewódzki w Sieradzu informuje, że zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono u 3 osób spośród personelu oddziału gruźlicy i chorób płuc. Jeden z pracowników oddziału poczuł się źle, wykonano u niego badanie w kierunku COVID-19. Po uzyskaniu wyniku dodatniego badania wykonano u wszystkich pacjentów i pracowników oddziału. W sumie przebadano 55 osób. Testy dały wynik dodatni u 3 osób z personelu i nie potwierdziły zakażeń wśród pacjentów. Pacjenci mają zapewnioną opiekę medyczną. W zależności od stanu zdrowia będą sukcesywnie wypisywani do domu. W oddziale stwierdzono ognisko epidemiczne. Źródło ogniska nie jest znane. Zostało ono zgłoszone do powiatowej stacji sanitarno-epidemicznej w Sieradzu. Od dnia 21 września bieżącego roku do odwołania wstrzymane zostały przyjęcia do oddziału gruźlicy i chorób płuc, który mieści się przy ulicy Nęckiego 2. Pacjenci do leczenia w trybie planowym przyjmowani są do oddziałów po wcześniejszym wykonaniu przez pacjenta testu i uzyskaniu wyniku ujemnego. Pacjenci leczeni w trybie pilnym, ostrym poddawani są badaniom w kierunku COVID-19 w szpitalu. Szpital wykonuje badania przesiewowe w kierunku COVID-19 u personelu zgodnie z obowiązującym zarządzeniem dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu, na podstawie którego został opracowany harmonogram prowadzonych badań. Personel szpitala pracuje w środkach ochrony indywidualnej.